Nie wierzę wcale, ale nabrali się. Myślą, że burmistrzem jestem. Co pójdzie źle? Bo myślę, że zdziwię ich, gdybym tak radę dał. Rekinek może mały jest, lecz burmistrz nas chwał. Plum, plam, mam kapelusz, wąsy mam. Tak jak burmistrz, o tak jak burmistrz. Wow, mam ten gest, burmistrz śledzik ze mnie jest. Taki burmistrz, o taki burmistrz. Plum, plam, taki burmistrz. Może pan to podpisać? Zmniejszyć podatki. Raczej zwiększyć. Niech pan pocałuje moje maleństwo. Teraz plany mam do podpisania i kolejkę do zjechania. Burmistrz wasz najlepszy jest, ogłasza też, że dziś mamy święto płetwo wolności. Plus blask, mam kapelusz, wąsy mam. Tak jak burmistrz, o tak jak burmistrz. Wow, mam ten gest, burmistrz śledzik ze mnie jest. Wiem jak szarpy się tnie, tu na morza dwie. Plus blask, taki burmistrz. Burmistrz Sepia już jest. Już za chwilę długo oczekiwane spotkanie burmistrza Śledzika z burmistrz Sepią. Jeśli się nie dogadają, zatoka Żarłaczy już nigdy nie zobaczy mątwo jabłek. Plusk plask, to ja, burmistrz. Miło mi panią powitać w Zatoce Żarłaczy. Pani... Burmistrz Sepia. Oczywiście, że tak. Witam, miło mi. Cóż to za okaz? Panie burmistrzu, proszę, tu jest... Ale ty jesteś rekinek? Bardzo dziękuję, zjawia się pani w samą porę. W prezencie powitalnym pragnę pani wręczyć ten złoty klucz do miasta. W zamian za to prosimy, byście nadal nam przysyłali jabłka za nasze bąblówki. Myśli pan, że da mi złoty klucz i już załatwione? Niech mnie pan najpierw przekona, że na nie zasługujecie. Niech mi pan pokaże wasze miasto. Miasto? Oczywiście! Nie ma sprawy! Tak wiele pyszności, tak mało czasu. O, rekinek! Śledzik! Ale jak rekin! Tak o mnie mówią! Wszystko dlatego, że bronię tego miasta niczym rekin! Chwilowo jestem burmistrzem. Dzień dobry, szanowny burmistrzu. Spotkać tu pana to dla mnie zaszczyt. Słowo. Ho, sądziłam, że to będzie degustacja lokalnych przysmaków. Tak, a są to słodkie misie. Proszę, pychota. Nie są złe. A dokąd teraz? Zaraz się okaże. Ale to nie sala koncertowa. Myślałam, że będą tutaj grać. Nie, mówiłem, że to my będziemy grać w grę. Ale jazda! Dobry rzut. Też tak myślę. Dzieci w Zatoce Żarłaczy kochają ten wrak. To ostatnia z naszych atrakcji. No i jak się pani podoba? Jak? Jak? Od wielu lat się tak kapitalnie nie bawiłam! Zatoka Żarłaczy jest super! Z radością będę nadal honorować nasze umowy handlowe. O, serio? Odlot! Znaczy, uczcimy to. Dwa koktajle z mątwo jabłek i bąblówek, przyjacielu. To nie jest burmistrz, to nasz rekinek. Co to ma znaczyć? Ten dzieciak miał czelność podszywać się pod burmistrza? Co za straszliwa zniewaga! Tu jesteś! Nie będzie jabłek dla waszej zatoki! Pani burmistrz, rekinek nie chciał pani podejść, tylko trochę się zapędził. Zamiast poprosić o pomoc, chciałem wszystko zrobić sam. A teraz bardzo proszę, niech mi pani pomoże. Nasze miasta są jak ten koktajl z mątwo jabłek i bąblówek. Razem to poezja, ale tylko razem. Podoba mi się, że jesteś gotów zrobić wszystko dla twojego miasta. Nawet prosić o pomoc mnie. Dostaniecie ode mnie te jabłka, jeśli... Ja dostanę od was przepis na ten koktajl. Jest pyszny.